powtórzył ten skok teraz w pierwszej serii. Jad z tyłu skoczni, no więc będą dodawane punkty, ale potrzebna jest przede wszystkim odległość. No jest ta odległość, brawo! No znakomity skok Piotra Żyły, to czego oczekiwaliśmy, a więc dwóch po sobie następujących dobrych skoków wreszcie staje się faktem. 138 metrów, a więc zdecydowanie najlepszy, najdłuższy skok w konkursie. Bardzo ładnie wylądowany, są wysokie noty, 18,5, 19 punktów, 2,1 punktu dodane za wiatr. No ten wiatr z tyłu skoczni około 0,2 metra na sekundę, no ale łącznie nota Piotka będzie najwyższa i to myślę duża przewaga punktowa reprezentanta Polski nad prowadzącym w tym momencie Jurijem Tepeszem. Za chwilę się przekonamy. 140